Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Klocki i zapraszam do kolejnego filmu z grą War Tales wraz z dodatkiem Pirates of Beleriand. W poprzednim filmie zrobiliśmy tą misję gatunek inwazyjny do końca, pokonując plagę szczurów, a następnie obok tej wyspy Perbas pokonaliśmy kolejnych piratów, mianowicie Hanę i Meriema. Zostali oni pokonani, jesteśmy teraz na 7. miejscu w rankingu Władcy Mórz. No i tutaj jest misja główna, nie mogę jeszcze ją zacząć, ponieważ musimy pierw ulepszyć statek, żeby móc ją wykonać. No ale dobra, płyniemy dalej. Chyba udamy się... Gdzie te łowy? Północna część Perbast. No i w sumie z drugiej strony... Po zmroku. Jesteśmy blisko, nie? To jest tutaj gdzieś. Fajnie by było to zrobić, te łowy, ej. To pędzimy. Zobaczmy tą tutaj zawiniemy, czy możemy coś ulepszyć. No i dobra, naprawimy. To po pierwsze. Po drugie. Jedno ulepszenie dostępne. No to robimy. Ulepszony żagiel trójkątny. I na razie tylko tyle. Sztorm. Przed nami Perbast. Perbast. I jest aktualnie 22. Więc idealnie gdzieś tutaj powinni się znaleźć. Powinna się znaleźć widmowa watacha. Na razie nic nie widać. Ani widu, ani słychu. Jest i piaszczysta plaża. Idealnie, jest noc. Jest idealna noc. Oho. No i jest trup. Pewnie będzie ślad krwi. No i też taki jest. Ten przemytnik próbował uciec drogą morską, ale nie zdążył. No to pędzimy. Mamy ślad. Ciekawe, czy tutaj w tym dodatku będzie wszystko tak samo wyglądało, czy coś nowego dodali do tej widmowej watachy. Jestem ciekawy. 6 rano. Kurde, to może i nie być. Szybko ten czas zleciał. To co, ona powinna być tu? Tak jakby kazało mi wejść na statek, ej. Czekajcie. Będzie krew na... Ojojoj. Normalnie, patrzcie. Krew na wodzie. Trzeba odpocząć. O! Zgubiłem ślad. Jest. Czyli to będzie tutaj. Czekajcie, czekajcie. No dobra, no to idziemy spać. Akurat parę godzin minie. Tak o, ty ogarniaj temacik tutaj tych zakażonych skór. Miodek? No, już tak dużo tych... Nie mam roślin, więc siadaj przy ognisku. Ragnar. Chodź, łowisz ryby. No i to w sumie tyle. Jemy. Jemy, jemy. Oj, oj, miód pitny, mamy tego dużo. Trzeba to pić. Trzeba chlać. Chlebek. Troszeczkę mięska jeszcze potrzebujemy. 69. No i cacy. 81. 745. Złodzieje normalnie, a nie najemnicy. Normalnie złodzieje. Zbankrutuje przez nich. Dobra, mamy noc. Opuść żagiel.
wiosłować. Gdzie ta widmowa watacha? Nie mogę płynąć. Pierwsza w nocy. Ej, tu się ślad urywa, patrzcie. Nie, nie urywa się teraz. Teraz się nie urywa. Zawinąć do przystani. Zejdź na ląd. Ej, dobra, mamy to. Ale to nie jest wyspa Perbast, ej. Czwarta rano już jest. Ciekawe, bo już jest piąta rano. Jest, jest. O nie, kurczy się, kurczy. A tak, nie ma, nie zdążyłem. Dobra. Zostajemy na tej wyspie. To w ogóle nowa wyspa jest. Jaka to wyspa? Rycerza. Co, źle przeczytałem? Północnej części Perbast. No nie wiem, no dobra. Jednak się okazuje, że jest na wyspie rycerza. Ogarniemy sobie tą wyspę, akurat będzie wieczór. I zatopujemy te... Te kurde... Spadać! Rybki. Zaatakujemy widmową watachę. Ciekawe, czy coś nowego dodali? Czy nie? Dawaj, Ragnarinho, dawaj, dawaj, chłopaku. Ludzie patrzą. Uf, te ryby. Świetnie. Dobrze ci idzie, stary. Mamy jeden punkt wiedzy. W sumie można by było coś wrzucić. No i pięknie. Spadła. Pyk, pyk, pyk. Co my tu mamy? Coś do gotowania? Czy alchemia? Może alchemia? Olej inicjatywy? No dobra, dawaj. Co mi tam? Musimy poczekać do zmroku. Oj, kurde, przesadziłem. Przesadziłem. O! I czekajcie, miejsce ćwiczeń bractwa. Dobra, tu możemy ulepszyć. Jaki skarb leży w ogóle? Na jakiej ja wyspie jestem? Kaczuszka? Ej, to może być kaczuszka. Zobaczmy. Bierz to. Znaleziono skarb. Super. 100 koron. Fajno. Zaraz się tym zajmiemy. Tylko muszę iść po fioletową broń. Bo tu możemy ją ulepszać, ale chyba, że ktoś ma przy sobie, ej. Łysy, masz na poziom 11, a masz poziom 12. Więc twój saks Kruppego można ulepszyć. Ty masz na poziom 10, a masz 10, okej. Ty masz na poziom 7, ale ta twoja buława... Co ona powoduje? Zdaje celowi 30-40 punktów obrażeń od siły tej jednostki większe. Ty masz już 12, a masz na 7 w ogóle, ej. Nie może być. To jest na 8, masz 10. To bym ulepszył. Cios harum. Ty masz na 8, masz 10. No dobra, mamy co ulepszać. Tylko z drugiej strony... Jeszcze tam nie wchodzę. Bo jednak zobaczyłbym, co mamy w statku i może coś lepszego. A tam co się dzieje, patrzcie. Jakaś walka na morzu. O, to jest w ogóle zlecenie. Potrzebna pomoc. Ale mamy dużo siana. Nie potrzebujemy na razie robić zleceń. Zjedzmy czy ugotujemy coś? Mam sól. 50 chleba mogę. No w sumie mamy mnóstwo pszenicy. Ja nie wiem, czy nie powinienem właśnie tego nie zrobić. Tutaj sobie ugotujemy 8 tego okonia. Tuńczyk z oliwkami. Nie no, dobra, dawajcie. Chleb 26, bo tyle mam soli.
Jest, smażony, to by zrobię. Tej ryby mam za dużo. Tej ryby mam za dużo. Tą rybę będziemy żreć przez najbliższe miesiące. Tomb Raider masz... O, levelik 11. No to już trzeba ci podrzucić. Podrzucić o jeden poziomek. A tymczasem do krytycznych, fajno. I zjedzmy chlebek, truchło, tuńczyk, okoń, a reszta to smażony morlesz. Oj, za dużo. No i gitara. Gitara. Lecimy w końcu na te łowy, trzecia w nocy, może zdążę. Może zdążę, jest noc. Szybko, jest, czeka na nas. Widmowa watacha, łowy w Belerionie. Robimy to. Jakiś... O kurde, poziom 14. Na czerwono. Jest widmowy niedźwiedź. No okej, fajno. Nie będzie łatwo. Lecimy. Dawać mi tych wrogów. Jeszcze koszmar się pewnie pojawi. No dobra, tutaj jest ich 4. Tutaj jest ich 5. Ale jest Ragnar, Vea, Krwawy, Geralt. Bliżej, bliżej, nie wstydzić się. Łysy, ty bliżej. Kozak, Robin Hood, Storm, Lagerta. Gdzie jeszcze następni są? Oni się chowają w mgle. Nie wiem gdzie. No to nic, dobra. Zostaje tak jak jest chyba. Chociaż jak tu jest Ksena i Lagerta i kozak bez sensu. Chodź tu. Zaczynamy. Oczywiście od ciebie. Oj. Nie, nigdzie nie idziesz. Zamieńcie się. O. Jeden ciul. Kurde. Nie sięgniemy go. A planowałem. No dobra, dwa. Te niedźwiedzie będą mocne. Super. Czekamy. Niedźwiedź. No to niedźwiedź na niedźwiedzia, niech się zwiąże z nim. 2600, jaki świr. No to dawaj, Vea. Aj, nie wejdziesz za plecy? To musimy zrobić tak. Pyk. No mocni są, bo 14 poziom to już nie mały, nie? Czekamy. No i ten niedźwiedź gdzieś tutaj wyskoczył. Aha, to jest z tej strony, spoko. Dobrze wiedzieć. Dawaj, Ragnarinho. Dawaj tutaj. Aj, nie zrobisz tak, jakbym chciał. No to dawaj tak. I bęc. Fajnie, jakbyś odskoczył od niego. Czekamy, czy on wejdzie? Nie wejdzie, kurde. Niedobrze. Ty, koleżanko. Ty czekasz. W sumie... Jest, dobra, lecisz. Świetnie. Pędz. Czekamy. Może tutaj byśmy się nimi zajęli. Trevor. Storm. O, jest, niedźwiedź. Niedźwiedź na niedźwiedzia. Wrażliwość. To po pierwsze. Po drugie, cios. Tu musi kozak wlecieć na ostro. Czekamy. Później ty się chcesz ruszyć. No to Thor. Rzut. Świetnie, jeszcze
szał, pał. Dobra, mamy go. Mamy to, czekamy, czekamy. Trevor, ty też jesteś mocny. Ty się będziesz chciał ruszyć? No to nie, z tobą polecimy na ostro tutaj Robin Hoodem. Dobra. Storm, Storm, pomagaj mu. Ale mocny ten dzik na 14 levelu. Nie ma żartów. Lagerta, też tu pomagasz. Dobra. Niedźwiedź na niedźwiedzia, ile mi zada? 143, no to nie jest źle. Ty, koleżanko, właśnie tutaj sobie zrobisz tą ścianę włóczni. O, świetnie. Czekamy, czekamy. Szkoda, że tu nie ma wejścia za plecy. To bardzo utrudnia. Ale tu mamy. A dziab. I czekamy na plecach. Dobra, kozak. Kozak, kozak, kozak. Dawaj ten wyczyn. Jeśli jednostka atakuje jako pierwsza jako pierwsza. Dobra, to na razie nie. Na razie to... Dawaj, Trevor. No i ty, te ciężkie lanie może. O! O! Zrobimy tak. Umiejętność. Ostra pięść. I teraz. Lecimy. Ohoho. Czy wy to widzicie? Coś pięknego, w zarąbisty wyczyn, no chyba jeden z najlepszych. Trevor. Dobra. Plecki. Amoczek. Ładnie, jeszcze poprawiamy. O, ten zabił jeszcze okazyjnym. Dobra, niedźwiedź ledwo co żyje. 250. Świetnie, kozaku. Ty już tu potrzebny nie będziesz, idziesz w dół. Tam ich jest więcej. To jest kolejny niedźwiedź. Ty, koleżanko. No to niedźwiedzia, niedźwiedzia. Ty powinieneś paść. No i padł. Łysy, zabijesz? Zabijesz? Do przodu, tam gdzieś jest niedźwiedź. Super, koniec ruchu. Nie ma takiego bicia. Szczerze, wy to chyba po prostu na dół z przemieszczeniem. Wydaje mi się, że tam będzie ich więcej. Jak tu się niedźwiedź pojawił. A w sumie ciebie przeskipuję. Nie wiem, gdzie się pojawi koszmar. No i właśnie się pojawił gdzieś. Jest tutaj. Dobrze, że ich zostawiłem. A tymczasem ty się ruszysz. Ty się zaraz ruszysz, no to dobra, gitara. I ty się ruszysz. No to nie, to nie. Idziemy tu na dół i próbujemy tego niedźwiadka. Ale pierw ty wrażliwość mu daj. I lecisz z nim. Lecisz, lecisz. Moja kolej, moja kolej. Ładne ciosy. Ale masz fajny ruch, fajnie, fajnie. Że takie dobre ruchy. No nic, Ragnar. Czekasz. Xena, o Xena. No, Xena tutaj fajnie zada. No dzik jest mocny. Ale zara padnie. Zara w końcu padnie.
Tak jak ten tutaj. Hehehe. W sumie... Ty się ruszysz, ty... Ty, to dobrze, dobrze. I ty się teraz chcesz ruszyć. Ragnar. No dobra, podejdź inaczej. Łysy. Planowość. Na Ragnara. Dokończ od razu tego. Świetnie. Odsuń się. Jak mamy planowość, to Ragnarem zdobędziemy punkty odwagi. O szkurde, dobiegł do inkwizytorki, ale mnie ugryzł mocno. Prawie cały pancerz straciła. Ragnar. Troszeczkę niżej. Kurde, tylko 6, no dobra. Może być. I do góry. Ty tu będziesz potrzebny zaraz. Czekamy, czekamy. Już koszmar, prawie 900 punktów HP, sporo. Ty czekasz. No tego niedźwiedzia przydałoby się ubić w końcu jakoś. Odpuść. Ty w sumie możesz już biec w tą stronę. To nic, to nic. Sprincik. No i strzał. No nie wierzę. Krwawy. Tak zawsze musisz źle trafiać? Tragedia. Zaraz się pokłócą. I dopiero będzie. Ten niedźwiedź chce się ruszyć. Jeszcze biała gorączka. Okej. No to ty masz słabe ruchy. Więc wykończ. Nie macie. Trevor. A gdzie kozak? Tutaj. Fajno, fajno, czekaj. Czekamy, czekamy. Tymi, co i tak nie dojdą może. Pyk, celowanko. I strzał tutaj. Świetnie. Zostało 10 wrogów. Okej, okej, czekamy na nich. Niech się zbliżą. Ten też inspirację odpalił. Fiu, fiu, huhu. Niedźwiedzie chcę pokonać wszystkie, bo za nich są te łapy, nie? A te łapy, jakby nie patrzeć, robią robotę. Dawaj, tu zostajemy. Tutaj zostajemy. Ty za plecki, świetnie. I uderzaj. Niedźwiedzia trzeba zbić. W sumie ty możesz bić, skoro i tak już dostałaś to. Bij wszystkim. Kurde, tu może być agonia. Też jest blisko kozak. Tylko z drugiej strony za plecy jeszcze nie wejdzie. Niestety. No nic, Tomb Raider. Do przodu. Dawaj przemieszczenie, tutaj się ustawimy. Na następną turę. Dobra, damy radę. Spoko, loko. Kozak, czekasz, mówiłem, że czekasz. Trevor też. Ty masz słabe ruchy, no to przemieszczenie. I czekamy. No chodźcie, zapraszam do tańca. Ty masz fajne ruchy, dawaj, sztorm. Lecisz. Tutaj na ostro z tym wilkiem. Widmowym. No i dobra, tak zostawiamy. No, ty bez przemieszczenia, po co? Czekamy, czekamy. No i dobra. Tutaj gdzieś, to nie będzie od boku, ale będzie mocny cios. I to on tego wilka zabije. Bo to jeszcze okazyjny, nie? I dawaj. Nie, nie dam rady. Okej, czekamy. Trevor, ty jesteś mocny. Więc u ciebie oczywiście, że przemieszczenie. A, no i nacisnąłem klepsydrę. No dobra. I nadchodzi koszmar. Nadchodzi wielki, zły koszmar.
To się chce ruszyć wilk, to niech się ruszy. Później niedźwiedź. Nie zdążę go zabić, nie oszukujmy się. No ale ta trwoga, zaraz mi Wojtka, kurde, to jak najszybciej atakujmy Wojtkiem. No i ładnie zadał. Łohoho, 805. Co to było? No dobra, pokonamy jednak tego niedźwiedzia. Dawaj, Wea. Nie ma go. Nie ma takiego bicia. Czekamy tu na plecach, na następną turę. No chodź. A, akurat do niej. Ej, dobrze się złożyło, bo mamy tutaj Ksenę, która lubi takie połączenie, nie? Pyk. Pyk. Ładnie, wariatko, ty. Zostajemy przy tym. Tu nie znamy. Tu ten. Do kozaka podejdzie. No to nie. Kozak. Pierw za plecki. I amoczek. Cios okaleczający też. Zabijesz go. No zabijesz go okazyjnym. Tak jak mówiłem, tak będzie. On ma 32. Przeżył. Kurde, przeżył. Dobra. Kozak, na razie się odsuń. No i tutaj chyba rzuć toporem po prostu. No i gitara. Lecimy dalej z tym. Zaraz Trevora wezmę i jego wyczyn użyjemy tutaj na tym niedźwiadku. Ma 1000 życia, więc idealnie. 1000 życia to idealny moment. Dawaj. Aj, nie masz wyczynu teraz. Kurde, nie zauważyłem. No dobra. Ale i tak go bijesz. I straciłem wszystkie punkty odwagi. Kurczaczki. Trwoga. No koszmar, byśmy spowodowali... Aj, nie mam punktów odwagi, no przecież. Działaj. Dobrze. Czekamy. Inspiracja, dziab i dobrze, 281 oddał. Znakomicie, dawaj jeszcze raz cios. Co tam? 225, fajny miecz masz. Niedźwiedź chce się ruszyć, mam ruch trzema. No to mogę zrobić też tak. A, nie mogę. Sztorm. Lagerta mocno bije, chodź. Mocno. 120. Punkt umiejętności, odwagi sobie zostawię. Dawaj, teraz ty. 41. Nie, odsuń się. Inkwizytorka, bo ty zaraz możesz mieć agonię, więc bij. Chociaż jeszcze siła woli będzie, nie? No dawaj. Za dużo jej nie zrobił, dobra. 1400, dobra, bo on mocno krwawi. No to gitarka. To tu mogę tą ścianę włóczni sobie w końcu zrobić. Pierdziabni. Ściana włóczni. Żeby ten koszmar mi się nie ruszał. No i zaczniemy chyba do niego strzelać. Bęc. Co ty robisz? Czy wy to widzieliście? Jaki odstęp jest między nimi? Dobrze, że nie popsuli relacji, ale... Ale jest ślepy ten krwawy. Normalnie. Dobra. Tutaj dużo nie zrobisz, Ragnarku. Ragnarku, dużo nie zrobisz. My też tu nie zrobimy zbyt dużo. O, jest. A nie. O, jest. Zabijemy niedźwiedzia. Fajno. Czekamy. I zapraszamy. Dziab. Świetnie. No to Ragnar, ty raczej w dół idziesz. Tutaj szarża. Sobie dziabni.
Czekamy, czekamy. Tutaj lecimy z nim, bo on jest mocny. Ten niedźwiedź. A ciebie mogę przeskipować. Ty w sumie leć do przodu. Ale i tak chyba nie dobiegniesz. To już końcóweczka. To już końcóweczka. Zostało tylko 5. Ominął to. Więzy trwogi. No dobra. Szczerze, tego niedźwiedzia chciałbym się pozbyć. Więc lecimy tu wrażliwość i atakujemy. Bo za niego będą te łapy. Aha, no i nie fajnie, że tak się stało. Ale mocno oberwał. Ależ kurde, masz wściekłość, Wojtek. Ale jest wściekły. Wszystkimi siłami w niego. Ledwo żyje. Ledwo żyje. ...174. No użyj umiejętności. Nie, po co? Mam jeszcze dwóch bohaterów tutaj. No i Xena, ty mocno dziabiesz. Dawaj, dawaj. Jest już biała gorączka? Jest. No to koniec. Niedźwiedź pokonany. Chyba muszę pokonać jeszcze koszmar. No to nim się byśmy zajęli. Na początek Trevor. Zwiąż się walką. Porządnie to robisz. Mam tylko jeden punkt. No teraz trafisz, co? Super, kurde. On się zaraz chce ruszyć. Nie pozwólmy mu na to. Ten się zabijmy go, nie? Jeszcze żyje. Ale co to za życie? Co to za życie? No i trzeba pokonać koszmar. Może niedźwiedź dobiegnie? Mam jeszcze w sumie pikinierów. Jednego tutaj. No i dobra. Kozak, zrób to, co robisz najlepiej. Zabij. Koszmar. Nie żyje, ale oni się nie poddali. Zostało dwóch. Walczymy do końca. Został jeden i się poddaje. Dobra. No trudniej, no na 14 levelu ta widmowa watacha to już nie mało. Dużo skór. Naprawiamy, no. I leczymy też. Dobra, łowy skończone, trzeba będzie tam później pójść do tego obozu. A tymczasem zobaczmy, jakie mamy w statku miecze. Tutaj jak jest te bractwo, byśmy ulepszyli co nieco. I zobaczę też, czy ja czasem tego skarbu nie zabrałem. Tak, z kaczuszki. Czyli to jest wyspa kaczuszka. Jeżeli chodzi o wyspę rycerza. Dawać mi ten statek. Mój piękny, kochany. Chciałem coś tutaj sobie zobaczyć. No i was też potrzebuję, kochani. Coś, co już jest dosyć wysoko nabite, nie? Tu mamy 8, tu był 7, 6, łuk na 8. No te zbroje słabe, bo dużo bym musiał wydać. Ta jest słaba broń. Ten miecz jest na 11, ej. Mamy miecz na 11, potrójny atak? Wow, 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 zabieramy go. Na 11, raz go ulepszymy i łysy. Tea, ile ci brakuje do levelu? Jeszcze sporo. A ty masz na 11. Ej, dobra. To jemu byśmy tą broń dali na 12 ulepszoną. Raz byśmy ulepszyli ją. Ta jest na 9, też nie jest źle, ale to też miecz. Jakiś topór by się przydało. 6. No ta jest na 8, zwycięstwa, nasycony topór, zdaje 75-80% od siły punktów obrażeń.
Xena masz poziom 11. Storm. Ty masz też topór? Nie, ty nie masz toporu. Thor ma topór. Masz poziom 10. W sumie tylko dwa levele, nie? Ile masz siły? 62. 102, ale ty masz 11 poziom, dobra. 109. Macie dobre topory. No to nie, to Thor dostaniesz ten. Ulepszymy razy 2. Jeszcze coś bym sobie ulepszył. No i ten sztylet tego kozaka. Zawiń, zawiń. Idziemy do bractwa ulepszać. Ciekawe, czy mi starczy pieniędzy. No niby mamy ponad 3000, ale... Ale... To naprawdę... Pewnie wylewelować z 11 na 12 poziom ten miecz, to będzie kosztował ponad 1000, coś czuję. Jeden level. Pierw pogadajmy oczywiście ze wszystkimi. Aren't you hot? By Saint Geru, I feel like I'm boiling in this armor. Oj, tam nie jest źle. It's no use learning to swim. The weight of your armor will drag you right to the bottom. Try not to get pushed overboard when you're fighting pirates. No i tylko ty zostałeś. Is your company really ready to take on Valerian? Zostałaś. Be sure. The pirates won't give you any. No dobra. Mówiłem, że ten miecz do 12 dobijemy. Kosztuje to 726. Dlaczego jest napisane wymagany poziom 13 teraz? Aha, dobra, usuń to. Tutaj będzie 12, tak, tak, dobra. Tu jest poziom 8, a miał być 10. Wykuj. 420 i 508. Dwa razy. No i mam jeszcze 1500, więc... Cicho, cicho. Ty masz 12. Jeszcze raz, ale teraz to... Ten... sztylet kozaka. 700. No i nie było mnie stać już na kolejny level, no mam tylko 800. No wszystkie pieniądze na to poszły, bo tak naprawdę 800 to jest... jedna opłata mojej bandy, nie? Ostatnio płaciłem 700 coś. A nie mogę sobie pozwolić, żeby... nie mieć dla nich pieniędzy. Dobra, ty ten poziom 11 zdejmujesz. Niedługo to Thea weźmie, bo nabije niedługo 11. A ty bierzesz nowy miecz. Taki. I to jest jednoręczny. Więc jeszcze tarcza ci przysługuje, której nie posiadam. To na razie trzymaj toporek. Będziesz rzucał toporkiem, dopóki nie znajdę dla ciebie tarczy. Dopóki nie znajdę tarczy, trzymasz toporek. Wymagany poziom 12. Ej, to jest w ogóle lepsze. Ale tutaj mamy jeszcze potrójny atak. Razy 3. To nie jest lepsze w takim razie. Pójdzie do sprzedania. Dobra, następny kozak. Bierz swój sztylet ulepszony. I Thor bierzesz ten tutaj. Jest lepszy. Jest lepszy i do tego jest nasycony. Będę mógł to sprzedać? Będę mógł to sprzedać, bo na poziom 10 nie potrzebuję topora. No to świetnie. Może oleje jakieś nałożymy. Bo na przykład tutaj... No w sumie, dobra, dawaj. Energetyzujący. Chociaż to jak umiejętność zada obrażenia, może zostać zwiększona siła jednostki. On nie ma fajnej umiejętności, on ją rzadko dostaje, to nie, to bez sensu na ciebie. Ale... Ta siła będzie zwiększona, to bardziej u ciebie ewentualnie. Ty masz dobrą siłę, ale ty masz już oleje, kurde, no właśnie. Gdzie wymieniłem jakąś broń? Masz sztylet od zręczności. No nic, nie bijecie od siły, zostawiam na razie tak jak jest. Lecimy, lecimy i płyniemy dalej. To jest malutka wyspa kaczuszka, ogarnięta, skarb znaleziony, widmowa watacha,
gryzie ziemię od spodu. Spaduwa, weź na pokład. Trzeba trochę sprzedać, żeby nie być przeciążonym. A tymczasem gdzie płyniemy, kapitanie? Jeszcze nie wiem. Tutaj nic nie ma. No w sumie możemy opłynąć tą wyspę, jak wcześniej planowałem. Bo tu były góry i nie mogliśmy wpłynąć. A mamy blisko to, naprzeciwko. Chyba tak będzie najlepiej. Coś tutaj jest. Oj, ale przywaliłem. A, tutaj chyba rekiny albo tuńczyki. W sumie nie wygląda jak rekin. Może to być tuńczyk. Ale tutaj trzeba troszeczkę dłużej poczekać. Więcej cierpliwości, a ryba będzie miała ości. Jeszcze moment. Dawaj. Coś tam było, nie zdążyłem zobaczyć. I musimy odpocząć. No to, no pewka, że ta. Ty łowisz rybki, spoko. Każdy ma zajęcie, ty masz 10. Który masz level? Kolego. Co to jest? Kamera mnie denerwuje. O, 11. Nie zawsze można ich złapać, nie? 10. No dobra. Jemy. Truchło. Pijmy. Miód pitny. Te rybki trzeba też wyjeść. Pyk. Za dużo zjadłem. No to tak. Odpoczywamy i lecimy. Zobaczyć, co się ukrywa tam. Na tej wyspie. Płotka tak chrapie, że puszek się budzi. No to już jest chyba z 15 raz, odkąd w to gramy. Krwawy Baron może sobie radzić tylko lepiej. Musimy dać mu szansę, by udowodnił, że jest w stanie trafić w cele, a nie tylko w sojuszników. No, ostatnio trafia w sojuszników dużo. To jest Tomb Raider, tak? I ona mówi o Krwawym Baronie. Rada od kozak, wytłumacz. Wymaga wpływy, wyczerpanie nie chcemy. Uprzedzenie. Relacje tej jednostki z towarzyszem, który zranił sojuszników, są mniejsze o 3, to nie. Wolę zużyć 30 wpływów i wytłumaczyć. Uznaj, że Krwawy Baron szkodzi nieumyślnie. No to głupek jest. Ej, co tu mamy? Level? 12 Geralt. No to świetnie, do namiotu. Ja manekina chciałem przesunąć. Geralt do namiotu. Wbijemy mu 12 level. To jest pierwszy chyba łucznik, nie? Czekaj, nie, Krwawy Baron już miał. I on ma tą samą, ogień zaporowy. To nie, damy ci nową specjalizację. A będzie nią... Zaraz zobaczymy. Szczerze, nie ma tu takich jakichś fajnych. Odbicie. To mi się podoba, że za każdym razem, gdy trafimy krytycznie, to pojawi się krwawienie. To może się przydać na jakichś mocniejszych przeciwników, nie? Jakiegoś bossa. A tymczasem jeszcze mamy tutaj do dodania krytyczny. Świetnie. No i dobra, skoro on się wyszkodził na 12. Tea, teraz twoja kolej. Dobijaj do 12. Zjedliśmy, możemy płynąć. W sumie co my zrobiliśmy w tym odcinku? No głównie widmową watachę. Na 14 levelu i to wszystko. Niby niedużo, ale jednak coś. No i właśnie, tą wyspę bym całą opłynął. Czy tutaj możemy gdzieś wylądować? Chyba nie. Nie, tutaj są skały. Obracamy statek. Dobrze. I płyniemy. Kurde, 758. Co oni tak dużo? Co się zmieniło od ostatniego? O nie, bandyci, spadać.
Padać! Nie! No nie, nie chciałem się z nimi bić. I muszę. Kurde, no dobra, hajsy chociaż będą, ale tylko 330. No dobra. I tą walką zakończymy odcinek, a planowałem sprawdzić, co na tej wyspie. Może to i dobrze, bo hajsy się kończą. No dobra. Niedźwiadki do przodu. To nie podlega wątpliwości. Wszyscy do przodu, a ty za sterami skoczysz. A reszta do przodu, gdzie się da, byle z przodu. Z tyłu mamy jedną linę, więc pójdzie Xena. A reszta do przodu. Tutaj do tej liny są dwie liny. Tu też są dwie. Trevor. Storm. I tu jest jedna dla kozaka. No i dobra. Zaczynamy. Nie ma ich dużo, tylko 13 w ogóle. Wydaje mi się, bo pisał mi to ktoś w komentarzu jakiś czas temu, wydaje mi się, że jak jest nas mniej, jak odłożyłem trzech najemników do stacji podróżnej, to chyba jest mniej też przeciwników. Najlepsze jest to, że ja tak próbowałem zrobić przed jakimś odcinkiem, gdy dostałem ten komentarz i nie zmieniło to ilości wrogów, ale teraz widzę, że to jednak zmienia. Kurde. Może jeszcze przydałoby się z trzech zostawić w innej stacji podróżnej, takich niepotrzebnych, najgorszych, którzy w sumie nic nie wprowadzają. Może to nie jest głupi pomysł. Wtedy te walki o zlecenie nawet będzie można robić częściej, bo nie będą trwały 20 minut, a przykładowo z 8, nie? Będę musiał się zastanowić. Dobra, niedźwiadki poleciały. My wlatujemy oczywiście od Lagerty, bo ona jest mocna. Dawaj, dawaj, nie przestawaj. Aha, i może bym użył tego strzału, który posiada, ten wyczyn, który posiada krwawy baron, bo fajnie teraz stoją. Tylko, że on nie dobiegnie. Ej, dobra, dobiegnie. Do przodu, bo ten wyczyn ma daleki zasięg, o właśnie. No i patrzcie na to. No tutaj ich jest sporo, nie? Patrzcie. 3, 6, 9. Świetne. Świetne. I spowolnienie każdemu. No, strzału już nie oddasz. Niestety. No dobra. Kolejni, kolejni. Nie łysy. Storm? Może być Storm. Łap za linę, koleżanko. Może tą trójkę. Ragnar, twoja kolej. Dobra. I bęc. Jest świruska. Mamy mało tych punktów umiejętności, ale tego może zabijesz? No pewka. Jednego mniej zawsze. Uciekł, uciekł z tego miejsca, gdzie miał dostać w pysk. A tu w ogóle wasz szefo. Szefem trzeba się zająć. Storm. To Xena musi zaraz paść. Dawaj tego. Boksera. Bo oni mało mają HP, małą zbroję, ale jednak... O! Ale jednak sporo... zabierają... HP mi. No dobra, czekamy, czekamy. Xena, gdzie ty jesteś, bo... To jest czas na ciebie. Zapomniałem, że... Ty masz zbyt dobre umiejętności. Dopóki mam te punkty odwagi, trzeba w to iść. Dobra, dawaj tu. Łatwa waleczka w ogóle to jest. Jeden zginął. Jest i Ragnar. Ej, Ragnar. A co ty powiesz na to? Nie da się trzech? Weź się postaraj. Tylko dwóch. No dobra, zrobimy tak. I tu wezmę te dwa punkty. Zawsze to dwa. A ta walka długo nie potrwa z tego co widzę. Potrójny atak, łysy. Jestem ciekawy twojej tej... Ej, dobra, to łysy pójdzie, bo jestem... A, i tak nie użyję jak skoczę.
No dobra. No to Trevor. Lecisz. Trzeba tu zrobić porządek z nimi. A ten gdzie poleciał? A tutaj, ciekawie. Ciekawie, ten zginął. Xena. No dobra, tą dwójeczkę może sobie dziabniesz. O, będą trzy obroty chyba. Bo jeden zginął. No i świetnie, dawaj, jeszcze gniew i go nie ma. Kozak, chyba ostatnia lina, tak? Tak, ostatnia lina. Więc lecimy. No właśnie, o, tutaj na trójkę trafisz. Może, może. Oj, 103, potężnie mnie uderzył. Nie, niepotrzebne to było. Trevor. I jedziesz z nim. Przeżył ledwo co. Szczerze wam powiem, że... Nie wiem, ty sobie stań tutaj za sterami. I czekamy. A chyba resztę przeskipuję, bo oni ledwo co żyją tutaj. I tak moi nie dojdą, to po co robić przemieszczenie, jak i tak załatwię ich, nie? Tym bardziej, że jeszcze kozak chyba się pojawił. No właśnie. To on tutaj teraz niezłą rzeźnię zrobi. Ale wytrzymały, przeżył. No to spoko. I szczerze, ilu z siedmiu? No tak, ja ich przeskipuję. To jest naprawdę bez sensu, żebym dawał przemieszczenie każdemu. Unik. Szybciutko tu polecimy. ...88, ładnie. Jeszcze jeden się ruszy, a moja piątka jest... Wszyscy są po tej stronie. Naprawdę nie ma linii już żadnych? Przydałoby nam się więcej. No i dobra. Ich zostało sześciu. Musimy kapitana pokonać, żeby mogli się poddać. Ale skupię się na tych, którzy mogą zadać cios. Na przykład ten, ale kurde, on zada, bo on ma za dużo HP. Chyba, że Xena... Ajajaj, nie dojdziesz. To niedźwiadek. Zwiąż się z tym... z tym chamem. Dobrze. Czekamy. Co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. To Lagerta? Jest Lagerta dostępna. To chodź tutaj, wykończysz. Jednego? Nie, przeżył. Ale co to za życie? Tego nie ma. To się chce ruszyć? Ten wariacik. Xena. No dobra, chodź, ty masz dużo siły. Śmierć, zostało ich pięciu. Dobra, to Miśko, zabijaj go. Ich powinien być koniec. Tak, i tak też się stało. Łatwa waleczka i tylko 13, bardzo mało. No i jest tarcza na poziom 11, to w końcu zamienimy to u Łysego. Oj, wykręć, wykręć, dobrze. Muszę zatrzymać, żeby mnie nikt nie złapał. Gdzie ta tarcza, gdzie ta tarcza? Gdzie ona jest? Jestem ślepy. Jest tutaj. No i od razu lepiej. Od razu lepiej. To zlecenie zostawiamy w spokoju. Ej, tu nic nie ma? Nic tu nie ma. Mam takie miejsce, gdzie mogę sobie przycumować, ale... Ale po co? Sardynka złowiona. Czy ja wejdę na tą wyspę z innej strony? To jest ciekawe. Niby są wejścia, ale też kończą się górami. Tu kolejny skarb jakiś mamy. Ciekawy jestem, czy to jeden z tych, co mamy.
Mamy jeszcze ten nieodkryty i ten. Zaraz się przekonamy. Da się tu wyjść? A, tu się trzeba chyba spuścić stąd. Czyli da się jakoś tam wejść. Kolejny skarb. Ale tu trzeba dużo haków używać. Gdzie my jesteśmy? Ej, halo, halo. To jest hrabstwo Tiltren. Tyle skarbów tam jest? Aha, bo my je znaleźliśmy. Myślę, że ja ten skarb już brałem. A ten? Nie wydaje mi się. Ten na pewno po lewej stronie. Czekajcie, ja bym sobie to zaznaczył tu. Coś takiego na przyszłość. Bo to nie pamiętam. Ja źle w ogóle płynęłem. Ja źle płynęłem. Ja myślałem, że jestem koło tamtej wyspy, gdzie był bastion przemytników, a jestem koło Tiltren. Dziwnie, dziwnie to zrobiłem. Spadać, teraz już nie będę się z wami bił. Kurde, zaraz będziemy zmęczeni, a oni siądą nam na ogon. Dziwnie to wygląda, jak kontynent. Mimo, że pisze archipelag. Jest napisane. W sumie. No dobra, płyniemy przed siebie, co tam? Może sobie odpoczniemy na lądzie? Chociaż na wodzie lepiej. Tu byliśmy. Tu byliśmy. Kurde, piraci. No żeby mnie nie zaatakowali. Dobra, chyba odpuścili. Ciekawe, ciekawe. Zbadajmy to. Musimy odpocząć. O, fajne rzeczy. No dobra, to sobie odpoczniemy, ale na początku następnego filmu. W tym to tyle, mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, siema!